Cześć, dobry wieczór lub dzień dobry, ponieważ wrzucam to wideo dosyć późno wieczorem. No cóż, życie, różne obowiązki, ale jest. Seria utrzymana, więc nagranie będzie, podsumowanie będzie. Zatem bez względu na to, kiedy to oglądacie, no to szóste Tarjiro, zakończony nieco niespodziewanie. Wszyscy się spodziewali tutaj ataku Petera Sagana. Ten atak Petera Sagana poniekąd był. Ciężka praca jego kolegów z drużyny. Niestety Sagan popełnił błąd w ustawieniu na trudnym, technicznym, krętym finiszu, źle się ustawił, został zablokowany i nie był w stanie uzyskać nic poza ósmym miejscem. W zasadzie nie uczestniczył w tym sprincie. Arnaud Demar na ostatnim zakręcie najlepiej ustawiony, no i niczym pocisk poszedł do mety po drugie zwycięstwo w tym roku. W ogóle on ma znakomitą wiosnę, można powiedzieć, bo od zdjęcia lockdownu naprawdę jest w świetnej dyspozycji. Myślę, że do tej pory poza tym Giro jego najlepszym rezultatem był Mediolan Turyn, oczywiście wygrane Mistrzostwo Francji, co widać po koszulce. Natomiast no, dwa etapy w Giro, dwa etapy w jednym turze, to zawsze już jest wielka rzecz. Objął również prowadzenie w klasyfikacji punktowej. Myślę, że kluczowe dzisiaj było właśnie ustawienie w samej końcówce. Demar zrobił to najlepiej, no ale bez dobrej nogi, by tak czy inaczej nie wygrał. Pokonał Matiusa, pokonał wszystkich bardzo wyraźnie. Matius był drugi, no Sagan był ósmy. I teraz kilka słów o Peterze Saganie i nie tylko. Myślę, że to, co obserwujemy, to, czego doświadcza właśnie Słowak, trzykrotny mistrz świata, rekordzista pod względem zdobytych zielonych koszulek Tour de France, to jest lekcja dla nas wszystkich. Dla mnie osobiście, dla każdego, kto uprawia jakikolwiek sport, kto się zajmuje czymkolwiek w życiu z większym zaangażowaniem. No bo kurczę, gość jest mistrzem, gość jest wielkim mistrzem. Ja o tym już mówiłem przy okazji Tour de France, ale teraz ta jego bessa, ta jego niemoc, trwa kolejne tygodnie. On już na zwycięstwo czeka naprawdę bardzo, bardzo długo. I zmaga się, wydaje się, że znów jest w lepszej formie fizycznie, że on już jest mocny. Koledzy z drużyny zostawiają całą masę zdrowia, żeby ten wyścig zrobić trudniejszym dla rywali, żeby Sagan mógł ogrywać sprinterów, no bo ewidentnie już nie ma takiej petardy i takiego przyspieszenia, nie jest takim top sprinterem, jest teraz tym bardziej uniwersalnym kolarzem, specjalistą od klasyków, od ucieczek, od zbierania punktów. I wygląda na to, że on się czuje dobrze, ale znów coś stanęło na jego drodze. I myślę, że ta niemoc, obcowanie z tą niemocą, narastająca na pewno frustracja, mimo że on cały czas udaje, że jest tym easy going gościem, luźno nastawionym do świata, to wszystkim musi bardzo, bardzo dużo kosztować. Miejmy nadzieję, że on nie popełni żadnego błędu, który znowu zakończy się jakąś głupią dyskwalifikacją czy faulem. Ja mu życzę dobrze. Trzeba być cierpliwym, nawet będąc tym największym mistrzem, czasami może coś nie pójść, czasami może nie iść dłużej. To jest taki sport, gdzie naprawdę wygrywa się rzadko i ci dominatorzy, ci wielcy mistrzowie, taki Demar, słuchajcie, jest świetnym zawodnikiem, jest znakomitym kolarzem, jest znakomitym sprinterem, bo przecież też miał Mediolan Sanremo na swoim koncie. To jest naprawdę znakomity kolarz, ale to nie jest tak, słuchajcie, że on wygrywa jakoś bardzo, bardzo tutaj regularnie. Oczywiście jako sprinter ma już 70 zwycięstw, ale 70 zwycięstw, zazwyczaj kolarz tej klasy ma około 70 dni startowych w sezonie, więc to nie jest tak, że wygrywa się zawsze. Raczej się nie wygrywa niż wygrywa i o tym trzeba pamiętać, jakby mówiąc, że ktoś się skończył, że ktoś już nie jest taki jak kiedyś. To się tyczy Sagana, to się tyczy Michała Kwiatkowskiego, to się tyczy wszystkich tych zawodników, którzy byli w stanie odnieść jedno, dwa, pięć zwycięstw, przez co patrzymy na nich jako na te wielkie gwiazdy. Więc to taki publicystyczny fragment. Mam też uwagę dotyczącą wszystkich komentarzy w kwestii jazdy Bory i tego, jak tam Rafał Majka, że nie ma wsparcia. Nie wiem, czy ma wsparcie, czy nie ma wsparcia. No jako profesjonalista pewnie nigdy o tym nie powie, jeżeli gdzieś tam będzie rozczarowany czy nie. Natomiast zwrócę uwagę na jedną rzecz. Na takich finiszach jak dziś, czy na takim finiszu jak na Sycylii w Agrigento,
to akurat, że on gdzieś czasami pomoże Saganowi i czy skorzysta z tego pociągu, czy sam gdzieś wykona chwilę pracy. Akurat dla takich zawodników to czasami jest dobrze, bo oni dzięki temu są z przodu i nie plączą się w jakieś głupie kraksy, gdy peleton pęknie i pojawi się ewentualnie jakaś różnica czasowa zaliczona przez sędziów, to on dzięki temu jest z przodu i paradoksalnie on dzięki temu może być w ogóle globalnie, mimo że ponosi jakiś wysiłek i kosztuje go to trochę sił, to globalnie w tym wyścigu może na takiej pracy i na takiej sytuacji trochę zyskać. Dzisiaj też szarpali się inni, szarpał się Nibali, szarpał się Fuglsang, próbowali atakować, więc to też nie jest tak, że takie tego typu etapy są bez znaczenia, mimo że ścigali się sprinterzy. W ostatecznym rozrachunku sił będą się liczyć. Tak jak mówię, czasami w takich miejscach można głupio stracić, można się gdzieś zaplątać, może podzielić się peleton, więc można trochę stracić. Trzeba być czujnym, Rafał Majka jest czujny. Mam nadzieję, że tak będzie do gór. Na te góry chwileczkę musimy poczekać, bo jutro w sensie w piątek, tak jak mówię, zależy kiedy to oglądacie, jest taki etap no, praktycznie odpoczynkowy, bo 143 km, jeden z krótszych etapów na tym Giro i praktycznie cały czas płaściutko finisz dla typowych sprinterów. Zobaczymy, kto tam się pokaże. Może Fernando Gaviria, bo dojazd do mety też jest prosty, łatwy, przyjemny, więc będzie szybko. To może być najbardziej taki klasyczny finish i sprint w tym sezonie. I z tymi myślami, komentarzem Was zostawiam. Dziękuję uprzejmie i zaczynam upload. Zobaczymy, jak szybko pójdzie. Dzięki wielkie, cześć.